Telewizja Skawina. Czwartek 12 maja przedszkolaki zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzęcinie wzięły udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez Olę Cieślak. Warsztaty zainspirowane były książką Co by tu wtrąbić, która w zabawny sposób przez śledzenie codziennego menu wygłodniałego słonia uczy dzieci dni tygodnia. Przedszkolaki z Krzęcina podczas zajęć zastanawiały się nad swoimi ulubionymi potrawami, zaś wymyślone dania stały się bohaterami kolorowych pacynek. Dzisiaj robiliśmy pacynki, które były jakby punktem wyjścia do nich, były ulubione potrawy dzieci. Więc najczęściej to było, jak się okazuje, mięso z sosem pomidorowym i ziemniakami. To były postacie kucharzy, które równocześnie były tymi potrawami. Więc to było dosyć trudne, abstrakcyjne zadanie, ale dzieci sobie świetnie poradziły. To jest kucharz zupy pomidorowej. I dlaczego jest czerwona? Bo jest pomidorów. No właśnie, a wiemy, że zupa pomidorowa jest przede wszystkim z czego wykonana? Julcia, co ty nam jakiś taki specjalny masz danie na swojej pacynce? Pojawiły się ryby, pojawił się kurczak po chińsku, jakiś kurczak pięć smaków, ktoś tutaj takiego kurczaka zaproponował, więc było bardzo apetycznie. Pojawiło się wiele zup pomidorowych. W postaci szalonych kucharzy oczywiście, czyli to były zupy, które same były kucharzami. Pierogi też się pojawiły, bo to specjalność szkoły w Krzęcinie. No właśnie tutaj ktoś wspominał, że chciałby zrobić pierogi, ale ostatecznie pojawiła się tortilla. Więc tak to poszło w taką kuchnię bardziej zachodnią, albo nawet powiedziałabym z Ameryki Południowej.